Także yo, siemano, z tej strony oczywiście Dave, ja was zapraszam do kolejnego odcinka z programowania, czyli już 6. Z góry was przepraszam za to, że dawno nie było odcinka, ale teraz mam nadzieję, że odcinki będą wstawiane regularnie, przynajmniej takie są moje zamiary. Także dzisiaj wam pokażę, jak napisać łatwego, najłatwiejszego na świecie keylogera w notatniku, którego możecie podstawić na przykład koledze, zrobić mu takiego pranka i zdobyć jego login i hasło do jakiejś gry. Słuchajcie, tutaj już mam gotowy program. Napisałem sobie coś, co teraz jest popularne, czyli gra Fortnite. I wiecie, jak macie jakiegoś kolegę, który gra w Fortnite'a i możecie go złapać na darmowe dolce, no to ten program jest właśnie dla was. Słuchajcie, napiszę go jeszcze raz z omówieniem wszystkich komend. Oczywiście echo off, żeby nic nie było widać, żadnych naszych komend takich tajnych. Title, czyli tytuł, który musi zwabić naszą ofiarę. Czyli w moim przypadku będzie to Fortnite Fall Dolce Booster. Kolor sobie oczywiście wybieramy, jaki chcemy. W moim przypadku jest to 0B. No i echo, tutaj musimy napisać sobie, to będzie wiadomość dla naszej ofiary. Na przykład właśnie zaloguj się na swoje konto Fortnite. Dobra, echo kropka, echo kropka. Damy sobie, żeby były takie dwie ładne linijki przerwy. Set P ustawiamy sobie login. Teraz programujemy, żeby login był loginem, żeby program rozpoznawał login jako login. Czyli login dajemy coś takiego, login dwukropek. I również programujemy sobie hasło. Oczywiście musimy ten program na przykład mieć na pendrive'ie, przyjść do kolegi z tym pendrive'em i wtedy te jego dane się zapiszą na naszym właśnie pendrive'ie. Oczywiście nie namawiam do żadnego oszustwa, filma, jedynie charakter edukacyjny, także kontynuujmy. Hasło równa się hasło dwukropek. Teraz oczywiście programujemy sobie to, żeby nasza ofiara miała możliwość wpisania swojego loginu. Czyli robimy sobie coś takiego. I oczywiście hasło. Dobra, dałem tutaj z dużych. Coś takiego. I tutaj sobie wpisujecie nazwę pliku, do którego mają być zapisane jego dane. Czyli w moim przypadku akurat to będzie, nie wiem, loginy. I teraz ważna jest końcówka txt, żeby wszystko się zapisało nam w notatniku, będzie to najwygodniejsza opcja. Także to już jest gotowy program, oczywiście nie te dwa, tylko to jedno albo to, bo tutaj po prostu sobie przepisałem z omówieniem lekko komend. Dobra, a więc to sobie usuwam. To jest oczywiście już gotowy program. Zapisujemy sobie go jako, zapisz jako, najlepiej na pulpicie, wszystkie pliki i wpisujemy nazwę naszego keylogera, w cudzysłowie wirus. Na przykład dam wirus i kropka bat i klikacie zapisz. Tu oczywiście musi być zapisz jako typ wszystkie pliki. Także ja już tego nie zapisuję, bo mam to na pulpicie. Tutaj nie zapisuję. I tu już mam nasz gotowy program, słuchajcie. I teraz jak nasza ofiara odtworzy ten program, oczywiście tytuł jest po to, żeby go zwabić jeszcze bardziej, zaloguj się na swoje konto Fortnite. Dobra, słuchajcie, ja nie mam konta na Fortnite, ale wpiszę tutaj coś dowolnego. Na przykład loginek 1, 2, 3. I teraz wpisujemy hasło, załóżmy, nie wiem, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I słuchajcie, patrzcie teraz. Klikam Enter i zobaczcie, co się stało. Na moim pulpicie powstał nowy plik i on tego nie widzi, bo wy musicie z pendrive'em do tego kogoś przyjść. I to wam się zapisze na pendrive'ie i normalnie macie to, co on wpisał, identycznie, czyli loginek 1, 2, 3 i hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Także to wszystko z mojej strony. Pamiętajcie, że 100 łapek pod tym filmikiem równa się 7 odcinek już z programowania. Także zapraszam was do łapkowania, zostawiania subskrypcji kanału i zapraszam was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!